Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was z powrotem z mojej piwnicy. Dzisiaj zajmiemy się tematem gotowych, zbudowanych komputerów. Jak wiecie, ja lubię bawić się dość mocno w budowanie swoich komputerów, chyba że zapominam ściągnąć folii z radiatora. Aczkolwiek znajdą się zawsze i nawet osobiście znam ludzi, którzy nie wiedzą, jakie komponenty wybrać, jakie firmy, co będzie do siebie pasowało, co w danym budżecie najlepiej złożą ze sobą, żeby pasowało. I właśnie jedyne, co mają, to budżet. I tutaj pojawia się Computronic i ich nowa oferta gotowych komputerów jemowskich. Od razu, żeby być szczerym, chciałbym poruszyć jeden temat, który najczęściej chyba zniechęca ludzi do kupowania gotowych składaków. Jest to opłacalność. Ja wziąłem wszystkie komponenty, jakie są w tym komputerze. Obudowa, chłodzenia, grafika, zasilacz, dyski. Wrzuciłem sobie do koszyka w Computroniku i po doliczeniu 700 zł, które dostajemy w postaci dóbr elektronicznych, czyli gier, na tę właśnie maszynkę razem z jakimś tam kodem, który się otrzymuje przy zakupie, wychodzi nam taka oto różnica cenowa. Przyznam, że kwestia jest troszeczkę bardziej skomplikowana, ale więcej o tym w podsumowaniu na końcu. I tutaj właśnie pojawia się ta kwestia, która dzieli społeczność pecetową. Mimo wszystko, mimo tego, co wy myślicie, jest to na ludzi, która kupuje składaki i jest gotowa kupić składaka, ponieważ po prostu chcą dostać od kuriera do ręki gotowy działający komputer w postaci takich właśnie pudeł, jak leżą mi po drugiej stronie pokoju. Wyglądało to dość szalenie, ponieważ było wielkie pudło. Ja myślałem, Jezus Maria, co w tym przyjedzie? Ale to było pudło w pudle w pudle, a w środku był zamknięty ten komputer, który zaraz zresztą położę tutaj, wepnę 4 kable i będę miał totalnie sprawny system, łącznie z zainstalowanym Windowsem i sterownikami. Cholera, otworzę komputer, cokolwiek spróbuję sam zrobić, to tracę gwarancję. Nie, plomby są tutaj tylko po to, żeby poinformować Computronic o tym, że zestaw został otworzony, ale każda z tych części ma swój numer seryjny i będzie osobno rejestrowana do gwarancji, jeżeli cokolwiek się stanie, tak więc tutaj nie musicie się martwić. I nawet w tej chwili... O proszę. Plomba przerwana. Przechodząc do wnętrza naszego komputera, jeżeli chodzi o jego serduszko, czyli procesor, to jest on ukryty pod tym dość masywnym chłodzeniem od Big Quieta. Jest to najnowszy 8700K, 8 generacji procesor Intela. I ja mam w tej chwili 6700K i naprawdę prosi się aż już o mały upgrade. A ten procesor jest rzekomo 40% silniejszy nawet od 7 generacji, a co dopiero od 6. Podobno jest to po prostu najlepszy procesor dla gracza, jaki jest w tej chwili na rynku, tak więc ja dość mocno czekam, aż będę miał okazję na upgrade. Takie chłodzenie to chyba się dość mocno przydaje przy overclockingu, aczkolwiek mistrzem to ja tego nie jestem, więc chyba będę się raczej trzymał, jeżeli już dojdzie co do czego, do 4,7 GHz, które to wykręca na swoich 6 rdzeniach. W turbobuście. Idąc dalej, za naszym radiatorem mamy schowane dwie kości RAMu 8 GB RGB od Corsera, które w sumie dają nam 16 GB pamięci RAM, która się nie dość, że świeci, to jeszcze jest szybka, bo 3000 MHz i chyba taka ilość to raczej starczy teraz każdemu graczowi, przynajmniej jeszcze na jakiś czas. Mamy jeden SSD, który jest ukryty tam, ale drugi, który się kryje tutaj pod radiatorem, to jest dysk na złącze M2 NVMe SSD 960 EVO od Samsunga. Ja osobiście nie mam, też się strasznie czaję, muszę to mieć w moim przyszłym zestawie, ale mam znajomego, który niedawno zrobił upgrade komputera i do tej pory nie może się nadziwić, ile możliwości daje taki mały dinks. Za grafikę tutaj, jak sami widzicie, być może odpowiada karta 1070 Ti od Asusa Republic of Gamers. Nie muszę wam chyba jej przedstawiać, każdy dobrze zna możliwości tych kart, jest ona naprawdę high performance'owa, wszystkie testy możecie poczytać w internecie, ale jeszcze sobie sprawdzimy, jak ona się sprawuje, takie wiecie, in real life już za chwilę. Wszystko to, jak widzicie, jest zamknięte w takiej naprawdę fajnej i ładnej obudowie od Corsera. Mi się bardzo podoba i nawet chętnie bym swój przyszły zestaw do takiej wrzucił. Dodatkowo mamy dorzucone też dwa wentylatory od Be Quieta do środka, żeby zwiększyć troszeczkę airflow względem tego jednego, który jest tutaj. Dokładnie jest wsadzony z tyłu oraz od góry. No airflow będzie po prostu lepszy. Mamy tutaj też oczywiście zasilacz od Corsera VS650, który jest dobrany tak,
tak, żeby zapewnić odpowiednią moc dla tego wszystkiego, a wszystkie te komponenty są zainstalowane na płycie głównej od Asusa, która to wszystko zasila. Tak jak mówiłem wcześniej, wszystko dobrane odpowiednio, dobry radiator, ramy, wszystko, ale wszystko upchane jest bardzo ładnie i nawet tutaj, jak spojrzymy, mamy miejsca, żeby dorzucić sobie nasze kolejne dyski. To jest logika, za którą poszedł Computronic. To znaczy, dajemy wam dwa szybkie SSD-ki, które nie mają super dużo pojemności razem, ale tylko dlatego, że dużo ludzi dorzuca swoje własne HDD-ki, żeby jeszcze zwiększyć pojemność tego wszystkiego. Jeżeli na samym początku tego filmu narodziła się w was ciekawość, ale... Tivur, co właściwie ten komputer ma wspólnego z IEM-em? To pozwólcie, że wam pokażę. Aż przybliżę. Proszę państwa, to jest... IEM-owska, certyfikowana, holograficzna naklejka, która znajduje się na każdym modelu z tej całej serii. Może was to przekona? Może nie? Ale jest takie coś. IEM, bo to jest Intel Extreme Masters i jeżeli chodzi nawet o polskiego Esla, wszystko tam leci na Intelach. Streamowanie i produkcja wideo, Intel Core oraz Intel Xeon, a granie i wszelkie sprzęty, które mają służyć tam rozrywce albo też po prostu mają być dla zawodników, to są i7-ki. Ale żeby nie było, to nie jest seria komputerów, na tym grają na IEM-ie, na tym będą grali prosi na IEM-ie, to jest po prostu seria takich modeli IEM-owskich. Z tą właśnie piękną naklejką holograficzną. Fajna, nie? No mi się całkiem podoba. No wierzę, że wszystko działa tutaj dobrze, a ja sam nigdy nie zapomnę, jak jakieś 7 lat temu, akurat kiedy wychodził Wiedźmin 2, pamiętam, jakiś informatyk złożył mi komputer i nie docisnął do końca radiatora na procesorze. A ja potem się zastanawiałem, dlaczego, kiedy wyszedł w końcu Wiedźmin 2, hype, premiera, udało mi się go w końcu włączyć po tych wszystkich problemach z zabezpieczeniami, mam 5 FPS-ów. Sprawdź temperatury, patrzę! A na moim procesorze można było spokojnie ugotować wodę, bo kręcił ponad 100 stopni. Tak. Przeżył. Podłączam go i zobaczymy, jak się sprawdza w paru najnowszych produkcjach. Ale chyba, no, chyba nie macie wątpliwości, że będzie działał dobrze. Więc lećmy. Proszę państwa, ten komputer dawno, dawno nie był w pełni odłączany. Boję się tu rzeczy wypinać, żeby mi potem to wszystko działało. Kurze, lata w powietrzu. Jest to tragedia, ale hej, teraz wlatuje tutaj coś lepszego. To jest zauważalnie mniejsze, w ogóle niższe, węższe chyba, może nie węższe, ale o wiele przyjemniejsze niż mój stary komputer, aż mam ochotę go postawić na biurku. I czy jest głośny? Aż przyłożę do niego mikrofon bliżej. W końcu sukces, po 4 prawie godzinach pobierania udało mi się w końcu wrzucić na ten komputer wszystko, czego potrzebuję, żeby wam pokazać jego wydajność. I nie jest to wina komputera, jest to wina mojego internetu. Kiedy muszę pobrać 5 różnych gier w jak najszybszym czasie, no to... Chciałby człowiek gigabitowy internet, ale przejdźmy do pierwszej rzeczy, którą będziemy testowali i jest to coś, za co od jakiegoś czasu, zgodnie z polskim prawem, jeżeli tej gry się nie pokaże, to oficjalnie traci się obywatelstwo, czyli Wiedźmin 3. Ach, Geralt, jakże to dobrze jest cię znowu zobaczyć. Troszeczkę smutno mi się, szczerze mówiąc, zrobiło, jak włączyłem tutaj teraz GOG Galaxy, żeby pobrać Wiedźmina, ponieważ pokazały mi się moje ostatnie achievementy, które w tej grze zdobyłem. Krew i wino, czyli drugi i naprawdę świetny dodatek do Wiedźmina, skończyłem 2 lata temu. Ja jestem wręcz przerażony, że aż tyle czasu minęło, no i dość niestety smutny. Nie wiem, czy wy macie tak, że chcielibyście zapomnieć o tym, że przeszliście jakąś grę, żeby móc ją ukończyć ponownie, ale mam zdecydowanie tak w przypadku Wiedźmina. FPS-y krążą, no jak tutaj wjadę do środka, wjadę sobie do miasta, to one tutaj z ludźmi biegającymi krążą 7-5, poniżej 74 FPS-ów to raczej nie spada w tej chwili. W Nowigradzie oczywiście byłoby mniej, no ale kto nie ma mniej FPS-ów w Nowigradzie? Jeżeli chodzi o ustawienia graficzne, wszystko jest tutaj na maksa wykręcone, jest to uber. Żałuję, że nie miałem takiego sprzętu, kiedy sam Wiedźmina grałem, bo byłoby na pewno switaśnie. Minus jest też taki, że ja całego Wiedźmina przeszedłem na padzie. O, tutaj jeszcze mamy pana Neckera. Cześć! O! No dobra, skoro już przeszliśmy wszystkie tutaj legalne wymagania, żeby nie zostać deportowanym, to możemy przejść do gier, które najbardziej pasują do komputera sygnowanego holograficznym logiem IEM, czyli gry sportowe, czyli Counter-Strike, League of Legends oraz PUBG, PUBG w Polsce, albo może nawet PUB. Hyundai. Hyundai. No, Honda. Czekaj, w czym ja biorę udział teraz?
Nie mam zielonego pojęcia, w czym ja biorę teraz udział. Co ja mogę powiedzieć o PUBG-u? Nie mam zielonego pojęcia. Wiem na pewno tyle, że mistrzem, jeżeli chodzi o tą grę, to ja zdecydowanie nie jestem. Mam tylko 28 godzin przegranych, kiedy moi znajomi mają po 200. I wiecie, ja pierwszy raz odpalam tą mapę, oni: "A, lećmy na Haciendę". Nie no, stary, powaliło cię Hacienda, tam wszyscy lecą, w ogóle od razu nas zabiją. PUBG to jest troszeczkę jakby dziwny przypadek, jeżeli chodzi o analizę jakichkolwiek tutaj performance'ów. To jest ultra, absolutnie wszystkie suwaczki wykręcone totalnie na maksa. I też widzimy okolice stałych 80 FPS-ów. Tutaj płonie jakiś ogień. I rzecz, którą w końcu dodali, przeskakiwanie przez obiekty, wow. No gra chodzi naprawdę dobrze, cóż mogę więcej powiedzieć. Ten I recommend. Mam teraz włączone łatwe boty, bo to jest mniej więcej dobre określenie mojego poziomu w tej grze. Też tutaj mam wrażenie, że wiecie, prosi to grają na 4, na 3, na niskich ustawieniach i tak dalej. O proszę, o jak mi dobrze idzie. Patrzcie, jak mi dobrze idzie. Ammo mi się skończyło, dobra, na noże. O nie, to jest chyba zły pomysł. Negev! O proszę, może ten Negev to nie jest aż taki zły wybór. Gra jest wykręcona u mnie w tej chwili na Full HD, na Ultra, czyli pewnie coś, czego zwykle prosi, wiecie, nie używają, ale hej, może wy używacie, może tego oczekujecie. Gra zasuwa w tej chwili tutaj... Jaki to ma rozrzut kosmiczny? Na ponad 200 FPS-ach, tak więc nawet jeżeli macie, wiecie, monitor 240-hercowy, ja w tym przypadku mam Full HD 144 Hz, to będziecie w stanie naprawdę tutaj pociosać i poorać. O, headshot! Loading na tym dysku M2. Jest w tej chwili 0%. Co zaobserwowałem przedtem, zaraz będzie szybko szło o 4%, 5-7 bang! Gra nagle jest włączona. Wybaczcie wszelkie tutaj jakby przycinki przy odwracaniu się, ewentualne skoki. Ja mam od zawsze jakieś problemy z moim internetem tutaj, dlatego ja tracę lekko pakiety. Gra w tej chwili działa na Full HD, Very High. Tutaj jest anti-aliasing, nieskapowany frame rate, full screen oczywiście i Full HD. Pewnie można by scaling, downscaling z 2K albo 4K jeszcze tutaj włączyć i nadal ta gra działałaby zajebiście. Kiedy patrzymy się na jakiegoś innego tutaj przeciwnika, jak pojawiają się miniony, oni walczą sobie ze sobą, kiedy generalnie coś się na ekranie dzieje, FPS-y spadają do 240. No ale chyba nie mamy tutaj za bardzo o czym gadać, no 240. O, Ramus bocie, posmakuj ulta mego. Hodong! No i tutaj nie było wiele gadania, no tam już nie wystrzelę, przykro mi. Fortnite, lecimy tutaj sobie party busem, nie mam zielonego pojęcia, dokąd mam lecieć, żeby nie zginąć absolutnie w sekundę, co byłoby też miłe, żeby chociaż mieć jakąkolwiek okazję, żeby tą grę pokazać. Jeżeli chodzi o same ustawienia, tutaj jest w tej chwili Full HD i mamy ustawione absolutnie wszystko na maksa, ultra. Jeżeli chodzi o moje umiejętności Fortnite'a, to jak na razie strzelanie, powiedzmy, idzie mi cienko, tam ktoś jest, jak nic, widziałem cię. Fortnite, nie dość, że darmowy, to na takim sprzęcie gra wygląda świetnie, w tym swoim takim jakby kreskówkowym stylu. Jest tu ktoś? Halo? Ktoś pewnie... Nie? Na co mi teraz ten shotgun? To pozostaje mi chyba tylko zacząć, kurde, niszczyć ściany, budynki i budować... O Boże, nie! Okej! Okay. No to się dokopałem do kolegi w takim razie. Odpalimy Fire Strike Ultra, który jest testem sprawdzającym, jak bardzo komputer nadaje się do gamingu w 4K. No i wrócimy, kiedy będzie już jakikolwiek wynik tutaj do obejrzenia. 4700 punktów uzyskał nasz komputer ostatecznie w takim teście. W końcu załadował się jednak mój wynik. No dobrze, proszę bardzo. Nasz wynik znajduje się mniej więcej pośród tych tutaj mega najpopularniejszych. Widać, taki jest mega tutaj spadek, a potem skok. Gdzieś w okolicach 5000 znajduje się naj... O panie, o jest! Przyznam się, nagrywam to podsumowanie drugi raz, ponieważ stało się coś interesującego. Jak wiecie, rynek teraz części komputerowych wygląda strasznie dziwacznie. Mamy mega wzrost cen kart graficznych, spowodowany wszystkimi kopaczami kryptowalut. Ceny RAMu teraz znowu z powrotem są na wzwyżce, tak więc rosną. I kiedyś trzeba było za 8 giga dać na przykład 250 zł, teraz za 8 giga trzeba dać złotych 450 na przykład. Pff, jest masakra. Złożyłem sobie koszyk z tych wszystkich rzeczy, które się w tym komputerze znajdują. Karta graficzna, procesor, wszystko, który w tej chwili myślę, że widzicie na ekranie, i porównuję to do ceny całego komputera. I tutaj jest najinteresujące
najbardziej interesująca rzecz. Ta cena nie jest stała. Kiedy nagrywałem ten materiał, komputer kosztował 9100 zł. Potem spadł do 8400, teraz wzrósł do 8999. I to może się jeszcze zmieniać i bardzo prawdopodobne, że się zmieni, ponieważ tak teraz rynek wygląda. Ale jeżeli dobrze zauważyliście, te wszystkie części, które tutaj są, łącznie z Windowsem, wychodzą jakieś 8950 zł. Nie licząc Windowsa, trzeba odjąć 439 zł. To już jest troszeczkę większa różnica, ale trzeba pamiętać o tym, że dostajemy tutaj też dobra elektroniczne, czyli w sumie same gry i też bonusy do World of Tanks dla nowych kont o wartości mniej więcej 700 zł. Tak więc jeżeli to sobie dodamy do tego, co płacimy za komputer i co dostajemy z powrotem, to myślę, że kurde, to się opłaca. Szczerze, jestem w szoku. Kiedy przyjechał ten komputer, nie byłem pewien, czy chcę się nim zajmować, ponieważ wiem, jakie wszyscy wy macie podejście do gotowych zestawów, ale to naprawdę myślę, że jest fajna okazja. Patrząc na obecne ceny, za sam taki RAM, no niektórzy chcą mieć RAM z LEDami, okej. Okay. I za samą 1070 Ti, kiedy już się ją dostanie, trzeba zapłacić już 4,5 tysiąca złotych. 3,5 za kartę, 1000 za RAM. I to już stanowi połowę ceny tego komputera. Tutaj mamy dodatkowe dwa wiatraki, chłodzenie, płyta główna, troszeczkę bardziej wyspekowana niż te najtańsze modele. Mamy tutaj dwa szybkie dyski SSD, z czego jeden na NVMe. Po prostu to jest high performance'owy zestaw i ta cena, myślę, jest usprawiedliwiona, ponieważ no autentycznie złożyłem ten koszyk i wychodzi taka cena. A co dostajemy, kiedy go kupujemy? Dostajemy naprawdę fajnie zbudowany zestaw. Ja chciałbym go sobie teraz zostawić, szczerze. Ponieważ on mi się tak podoba, jest taki mały, fajny, taki słodziaśny. Wiecie, ja tutaj nie robię tego filmu, żeby powiedzieć wam, lećcie, kupujcie natychmiast! Tylko po prostu, jeżeli chcecie, to mówię wam, że istnieje coś takiego. Ponieważ ja na przykład bardzo często przegapiam promocje, czy jakieś inne fajne, ciekawe okazje, bo po prostu nie wiem, że one mają miejsce. Chciałem kupić jeden monitor, mówię o tym znajomemu, mówię, stary, Komputronik miał przecenę o 700 zł parę miesięcy temu, czemu go wtedy nie kupiłeś? A smutny byłem, bo to naprawdę fajny monitor. I wiedzcie, że jest, możecie sobie wejść do linku w opisie, to jest cała seria tych komputerów, to nie jest tylko ten, są tańsze, ale ten jest chyba już najdroższy, tak więc zależnie od waszego budżetu możecie sobie dopasować, co by się wam przydało, tak więc to by było chyba tyle. Mam nadzieję, że ten film się wam podobał, dajcie znać, czy tak, czy nie, ponieważ nadal testowanie tego sprzętu to nie jest dla mnie chleb powszedni, a chciałbym coś takiego robić, bo kto wam poleci lepiej niż sam Tivur? Ja wam szajsu wciskać nie będę nigdy. Tutaj sam jestem zszokowany tym komputerem, ale jest naprawdę fajny i wychodzi na to, że naprawdę opłacalny. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapę w górę, jeżeli się podobało. Jeżeli chcecie, to tutaj wiszą wam dwa filmy, które możecie obejrzeć na moim kanale, jeżeli jesteście zainteresowani. A tutaj jest takie kółeczko, które pozwoli wam kanał zasubskrybować. To by było tyle ode mnie, trzymajcie się i pa pa! Dobra, Enigma, może to nie było tak idealne zakończenie jak poprzednio, ale było!